zobacz, jak fajnie ustawiam ten projektor. Wow, ekstra. Tylko wieczorem lepiej widać. No, racja. Fajne. Mi się podoba bardziej taki niebieski. Ten kolor też jest ładny, ale mi się bardziej podoba różowy. Jesteście już gotowe? No, no już jesteśmy. Gotowe, okay. Czapkę właśnie wyciągnęłam zimową, patrz mi, Haśka. Bo śniegu tyle napadało, co fajna, będzie mi ciepło. No ładna, to co, idziemy? No idziemy. Wiesz, jeszcze muszę rękawiczki sobie wyciągnąć, bo nie mam takich. No i co, gotowe jesteście? No tak, gotowe. Tak. A ty jesteś gotowy? Jeszcze tylko rękawiczki muszę wziąć, bo tyle śniegu napadało. Może ulepimy bałwana. Co wy na to? Świetny pomysł. No to zbieramy się. A jak wy robicie zabawy na śniegu, to zostawcie łapkę w górę. To bierzcie się, ja jeszcze idę do kuchni coś przygotować i idziemy, okej? Okay? Ale co ty jeszcze będziesz przygotowywał? Pewnie Rogera zamknie. To też, dobrze, że mi przypomniałaś, idę. Okej. Okay. Na razie. Dobra, to my się szykujemy. Patrz, jak ładnie tu widać, Michasia. Wow, no ładne. Też bym chciała taki w pokoju. To ci mamą pożyczy na kilka dni. Świetnie, to będziemy się wymieniać. Tylko nie wiem, czy się tacie spodoba coś takiego. On to lubi, tam światełka. Czy światło, o. No, proszę tu. O, jakie fajne orzeszki, Chłopa. Chcecie orzeszki? Co? Jakie orzeszki? No orzeszki, matko, no orzeszki orzeszkowe, Marzena. Tak, my już jesteśmy gotowe, jakie orzeszki? Właśnie, ubrany nie... Co ty tu znowu jesz? Musimy... Ojej. Mieliśmy iść na spacer, póki jest jasno. Ulepić bałwana, popatrzeć ze śnieżkami. Jakieś wyżerki tu robisz. Orzeszki są dobre. Są zdrowe przede wszystkim i co najważniejsze, dają dużo energii. A truskawki nie? Truskawki też są dobre, ale to wiesz, jako witamina C. A zupka pyszna, pożywna? Marzena, ty tylko o tym jedzeniu. Orzechy to też jedzenie. No. Co cię w ogóle na te orzechy wzięło? Piernik będziesz piekł, jak przyjdziemy? Nie. Chcę trochę orzeszków zjeść tutaj w domu, no i zabrać na... Jak pójdziemy na dwór? A, znowu wymyślił. Przecież my idziemy na spacer, tak, żeby... Tak, właśnie. Ulepić bałwana. A nie, żeby orzeszkami się zajadać. Marzena, nie marudźcie, weźcie te orzeszka, naprawdę dobre są, dużo energii mają. Mówię wam, na taką pogodę idealne. No bierzcie. Dobra. No i co, dobre? Dobre. Twarde. Jakie twarde? Dobro orzeszki, ubierajcie się, bo idziemy już. To no to i kto to mówi? Uważaj na te orzechy. Są strasznie twarde. Twarde, nie twarde, ubierajcie się, ja już też idę, idziemy. Okej. Okay. Tata, idziemy. Marek, my jesteśmy gotowe, ubieraj się! Już idę, moment. Jeszcze muszę tylko królika zamknąć. Ale Marek, my jesteśmy już ubrane! Gotowe! Chodź. No już idę. Co wy takie nerwowe jesteście? Jakie nerwowe? Ty nas goniłeś, żebyśmy szły, a teraz siedzisz i orzeszki zajadasz. Właśnie. Oj tam, ostatni orzeszek i idziemy. Uwaga. Co? Coś mi chrupło. To pewnie orzeszek, przecież orzeszki tak chrupią. No, to orzeszek to nic, no. Chodź już. Ale nie, bo to... Co się stało? Tam... Ząb mi się ukruszył. Co? Pokaż, chodź. Jejku, no to przez te orzechy. Ale to ja, przecież nigdzie nie pójdziemy teraz. Marek, pokaż, zachciało ci orzechów. Coś ty zrobił. No popatrz. Taki kawał zęba. O nie, co teraz? Ta, ale ci jak ząb się mógł ukruszyć. No nie wiem, przez te orzechy wszystko. Kto to wymyślił? Co? Ta, no to ty wymyśliłeś. Tak, to był twój pomysł, jeszcze nas częstowałeś orzechami. Ale przecież to ty mówiłeś dużo witamin. To teraz masz te witaminy i energię. Wszystko raz. Ale to wcale nie jest śmieszne, nie no. Ale czuję, jak powietrze dochodzi, to mnie ząb boli. Tata, no bo tam jest dziura. No i trzeba teraz naprawić zęba. Naprawdę, te orzechy. Kto to wymyślił? Już mi się ciepło zrobiło. Mi też. Muszę się rozebrać, bo pewnie nigdzie nie pójdziemy przez ciebie znowu. Nie, mamo, chodź do mnie do pokoju. No to chodź, musimy pogadać. No i jeszcze kurtki wam spadły, naprawdę. Nie no, wszystko przez te orzechy. Kto to wymyślił? Sam wymyśliłeś, Mary. Właśnie! Nie zwalaj na nas! Mamo, ale co ty to masz z tymi zębami? Ja nie wiem, co on ma z tymi zębami. Przecież miesiąc temu dopiero był u dentysty. Jakieś słabe, czy co? No widzisz, ma takie jakieś słabe zęby i tylko orzeszek zje, już mu się łamie. To wcale nie jest śmieszne. Wiem, że to nie jest śmieszne, bo nasze plany legły w gruzach. Mieliśmy iść na fajny spacer, a teraz będziemy szukać dentysty. Mamo, ale to nic, a wyobraź sobie, co będzie za 2 lata. Nie będzie mieć w ogóle zębów.
Ale wtedy... O nie! To jak on będzie wyglądał? No nic, to wtedy będzie mieć sztuczne zęby i będzie bardzo śmiesznie. To wtedy na noc będzie zostawiał zęby w łazience, w kubeczku. Nie, mamo, musimy pomyśleć, co jest tego przyczyną. Masz rację, ale chyba wydaje mi się, że on ma takie zęby po prostu i tyle. Nie, ja już się domyślam, co to może być. Tak? A skąd wiesz co? No to powiedz! Wydaje mi się, że to źle myje zęby. Tak myślisz? Oj, no to duży błąd. Chodź, to mam przetestujemy, mam pomysł. Ale przecież tego nie da się przetestować, jak ty chcesz to zrobić? Chodź, idziemy, będzie przy nas mył zęby. Coś ty! Ale czy będzie chciał? Będzie. No właśnie. No i co? Przerzucimy teraz znowu okrzaniać? My nie! Tata, teraz przy nas umyjesz zęby. Co? A po co teraz myć zęby? Dopiero jest 2:30. Ja myłem już rano zęby. Ale musimy coś sprawdzić. Co wy chcecie sprawdzać? Nie marudź, tylko umyj zęby tak jak cię prosimy. Umyj ząbki, a my idziemy schować kurtki. Właśnie, to bierzemy, chodź. Ale się wymyśliły. Czemu ja mam myć zęby, Marzena? Myj te zęby, Michasia ma pewien trop. Jaki znowu trop? Tata, myj naprawdę, chodź. Chodź, już nie przeciągaj, dobra. Ale tylko nam się pokaż. Mamo, zobaczysz zaraz, jaki będzie efekt. Normalny, umy te zęby. Co wy tam tak marudzicie? Wymyśliły jakieś mycie zębów teraz. Okej. A ten sobie dalej te orzeszki pozostawi. Okropny ten ząb. Mycie zębów o tej godzinie. No to mycie zębów o tej godzinie. Jak mycie ząbków? O, zęby umycie, no. O. Tak się nie myje. Źle. A co za mgła? Normalnie zęby umyte i gotowe, no. No to już wszystko wiem. Mamo, to ja ci teraz wszystko wyjaśnię. Właśnie, ja czekam, bo nic nie wiem. Widziałeś, jak tata myje zęby? No, mnie się wydawało, że dobrze. Tyle piany. Mamo, on to myje byle jak, gorzej niż dziecko. Tak myślisz? Ja tak nie myślę, ja stwierdzam fakty. To jakie są te fakty? Że tata źle myje zęby i dlatego ma takie słabe i musiłam ją na orzechach. No to może być przyczyna. A teraz, mamo, zrobimy jeszcze jeden test. Jeszcze jeden? A jaki? Niech tylko tata wyjdzie. No i co? I zęby umyte. A wy co robicie? No, no widzisz, zobacz, jakie ładne buźki orzechowe Michasia zrobiła. Ale ma jeszcze jeden test dla ciebie. Jaki znowu test, Michaśka? Przecież zęby już umyłem. Okazuje się, że źle. Jak źle zęby umyte? Widziałaś, ile piany było? Ty chyba nawet tak dobrze nie myjesz zębów jak ja. To zaczekaj na to. Mamo, gdzie jest ten płyn, który farbił mi zęby, jak byłam mała? Jaki płyn do farbowania zębów, Michasia? Spoko, poczekaj. Wiem, gdzie go mam. To daj. Marek, puść mnie. Gdzie? Muszę iść do łazienki po ten płyn. Michaśka, co ty znowu wymyśliłaś? Jak jakieś testy? Przecież ja dobrze zęby myję. No widzę, tata, właśnie tutaj twój ząbek leży. Że przecież miesiąc temu byłeś u dentysty. Jaki miesiąc temu, Michaśka? Ja ostatnio byłem u dentysty chyba rok temu. Jaki rok temu? W grudniu. Marzena, Michaśka twierdzi, że ja byłem w grudniu u dentysty. Mam! A poza tym, Marek, u dentysty byłeś w grudniu. Ja też to pamiętam. Nie no, wam się chyba coś pomieszało. Ja w grudniu byłem u dentysty. A króliczek, Roger? Co króliczek? No co ma króliczek z dentystą? No bo to właśnie siedząc w poczekalni u dentysty zobaczyłeś ogłoszenie o króliczku. Faktycznie, zapomniałem. Dobra, co to za test jest? To już Michasia ci wytłumaczy. Więc o to posłuchaj. Bierzesz to. No i co? I zaraz ty będziesz pukać zęby. Ciekawe, co będzie dalej. Sam zobaczysz. Co wy wymyśliłyście znowu? Jakieś zęby, jakieś coś, nie? Jakbym wiedział, to... No i co to jest? Tyle wody? Pewnie. No i co to ma być, Michaśka? Wodą zęby? Już pukałem zęby wodą. To zobacz sobie teraz. Zobacz, to no wcale co? Nie jest taka woda. Ej, co to jest? Atrament! No oszalałyście? Jaki atrament? No to jest specjalny płyn do pukania zębów. Aleście po prostu teraz pojechały. Przecież to jest normalny atrament, Michaśka. Tata, nie gadaj, tylko pucz. No proszę, chodź. Ja idę do łazienki tata, pukać. Tata, chodź tutaj. Nie, w łazience będę. Ale pokaż nam się potem. Ej, co byście zrobili z moimi zębami? No to pokaż się, Tusiu. Właśnie, pokaż.
Źle umyte zęby. Mówiłam ci, mamo. Miałaś rację. Źle myję zęby. Jak źle myję zęby? No przecież przed chwilą je umyłem, Michasia. Dałyście mi jakiś atrament i dlatego mam takie niebieskie Tata, zęby. Tata, to nie jest atrament. A co? Takie niebieskie zęby? Jeżeli pozostał niebieski osad, to znaczy, że źle je myjesz. Jak ja źle zęby myję? Ja myję perfekcyjnie zęby. To widzimy to, jak myjesz zęby. Chodź, mamo, do pokoju. A ja mam pomysł. Co, kolejny test będzie? Na co tym razem? Nie, już kolejnego testu nie będzie. Już testów dosyć, ale mamy inny plan. Masz plan? Jaki plan? Będę musiała wcześniej zrealizować pomysł prezentu. A co wy z tych orzechów robicie? Ej, koleżanki. Marek? Babuśki! Miałeś to dostać na urodziny. Ale jak na urodziny? Ja mam dopiero za 3 miesiące urodziny. No ale wcześniej kupiłam prezent. Już Michasi mówiłam. Ale czemu ty w styczniu kupujesz prezent urodzinowy? Były promocje, wyprzedaże, no co się tak dziwisz? Proszę! Ale jak to? Ty mi kupujesz prezent? Wszyscy tata tak robią. No pewnie, trzeba korzystać z promocji, Marek. Ale co to jest? Sam zobacz. Na pewno ci się przyda. Marek, już nie marudź, proszę otworzyć prezent i wtedy się przekonasz, co to takiego fajnego. Ale dziwna sytuacja. Kto daje komuś po prostu z takim wyprzedzeniem prezent? Marzena, to jest niepoważne. Sam wyskoczyłeś z zębami dzisiaj, no to trudno. Będziesz miał przyspieszony prezent urodzinowy. Dobrze, że mama to przewidziała. Bo na wakacje to byś pojechał chyba bez zęb. W takim tempie to jeden ząb na miesiąc. I jeszcze miseczka orzeszków do tego. Chrup. Lepiej sama uważaj, Marzena. No otwieraj już, zobacz co to jest. No. O, co to jest? Szczoteczka soniczna. Tym na pewno świetnie umyjesz zęby. Tata, ja też taką mam i zobacz jakie ładne ząbki. Perełki. A ja co, nie mam perełek? Póki co, tata, to masz niebieskie zęby. Bardzo brzydkie. Taki sam kolor jest w środku niebieski? No pewnie, przekonasz się. Uwaga, cyk, cyk. Uuu, no. Co ona potrafi, ta szczotka, Marzenko? Czy ty jesteś w stanie mi powiedzieć? No na razie musisz ją włączyć, zobacz. O, kolorowy wyświetlacz. Wow, czas szczotkowania. 2 minuty. Tak się tym steruje? Możesz ustawić sobie długość szczotkowania zębów. Myślę, że ci się spodoba. Ty lubisz takie gadżety. Mama powiedziała, że nawet ma super programy. Jakie programy? No jasne, możesz mieć program wybierający, delikatny, standardowy. Jaki tylko chcesz. Musisz sobie tylko wybrać. O, nawet siła nacisku. No to co, to trzeba by było wypróbować. Myślę, że ten prezent ci się spodoba. A tutaj masz kabelek. Tu jest kabelek. Tak. A tutaj masz ładowarkę. Proszę. I zobacz, jak ładnie, zgrabnie wygląda. Proszę. Wyobraź sobie, że ona ma aż 84 tysiące drgań na minutę. Wiesz, jak ona ci ząbki wymyje? Będziesz miał bielutkie jak śnieg. Właśnie spadł, ale fajny. Ale idźmy iść na spacer. Marek, wystarczą tylko 2 godziny ładowania i przez 30 dni możesz korzystać ze szczoteczki. Także nawet możesz ją zabrać ze sobą na jakiś wyjazd. Przynajmniej nie będzie wymówek, że nie działa. A, i jeszcze do niej jest aplikacja, którą musisz ściągnąć sobie na telefon, żeby móc łatwiej korzystać. To ja lepiej umyję zęby, a potem aplikację ściągnę, co? No to zatem my. No dobra. Fajna szczotka. O, clean. Jak to było? Tu. Wow. Okej, to w takim razie wybieramy siłę nacisku. Okej, tryby. Czyszczenie, wybielanie, masaż. Nie no, wybielanie zrobimy. Matko, język jak u Smurfa. Niebieski. Dobra, sprawdzimy. Tak inaczej. No i ja? No, co? No, na razie myję. Sama myję. To pokaż się, jak umyjesz. Właśnie. A test będzie potem? Oczywiście. Sama myję. No i co, zęby umyte. Pokaż to, jaki efekt. No, jaki kolor? No i co? Znowu niebieskie? Świetnie umyte. 5. Tata, mam nadzieję, że był cały program. I że nie oszukiwałeś, nie skróciłeś nic. Nie no, byłem tak długa, że ona wibrowała, no i tyle. To teraz dzwoń do dentysty i umów się na wizytę. I pamiętaj, unikaj orzeszków. I myj dobrze zęby. A tak a propos, jak ci się podoba prezent? No właśnie. No prezent fajny, no zaskoczyliście mnie. Tym bardziej, że kto to w styczniu 3 miesiące wcześniej daje prezent komuś. No to było konieczne, ja tego nie planowałam w styczniu. Bo ty masz urodziny w marcu, no ale jak ty wyskoczyłeś z takimi zębami? Tata, boli ci ten ząb? No jak tak płuczę, to wiesz, tam woda dojdzie, to boli. O, i aplikacja. Tata, przesuń się, pokaż. O, bardzo proszę, dobrze. Efekt czyszczenia 100%, widzicie? Ooo,
czyli bardzo dobrze. Piątka z plusem. Powiem wam, że prezent trafiony w dziesiątkę. Po pierwsze, kolorowy wyświetlacz, sterowanie za pomocą paluszka. Po drugie, wykrywa wszystkie strefy i mnie idealnie, dokładnie całe uzębienie moje. Dalej, po trzecie, że się krótko ładuje. Po czwarte, że ma super programy. Który jest twój ulubiony? Mój ulubiony to ten, który wybiela zęby. No, przyda się. Tak. I jeszcze jest fajne to, że mam aplikację do tej szczoteczki. Proszę, ja akurat sobie wybrałem mocne wybielanie. 2,30, delikatne czyszczenie, super. No i cena też była atrakcyjna w porównaniu do innych szczoteczek. A zobacz, jaka fajna. To był świetny wybór. Na szczęście jest druga końcówka, więc ja też będę chyba szczotkować zęby. Ale to miał być mój prezent. No ale końcówki są wymienne, no to co za problem? To się muszę zastanowić. A link do szczoteczki będziecie mieć w opisie tego filmu. I specjalnie dla was mamy kod rabatowy, który też znajdziecie w opisie filmu. To na dzisiaj to już tyle. Dajcie łapki w górę, no i co? Do następnego odcinka. To na razie, pa! I uważajcie na orzeszki. Właśnie, na